Pietrzyński, czyli Pietrzyn, który jest szefem naszej DWL-ki. Cześć Pawle, witam cię serdecznie. Witam, witam ciebie i witam wszystkich kibiców Lecha Poznań. 2021, no to będzie wyjątkowym, tak? I się, wiesz, i się nie pokryje, co ważne, z 2022, kiedy będziemy świętować stulecie kolejorza. No tak fajnie się złożyło, że my rozpoczynamy, można powiedzieć, to stulecie Lecha Poznań naszym dziesięcioleciem. Zaczęliśmy rozpocząć 1 stycznia, no niestety obecne obostrzenia nam nie pozwoliły na zorganizowanie meczu noworocznego, w którym chcieliśmy, żeby zagrali, byli zawodnicy Lecha Poznań, także my, byli zawodnicy Wiary Lecha. No niestety nie udało się, musimy czekać na inne okazje. No ale właśnie, no powiedzmy, skoro mówisz o byłych zawodnikach, skoro mówisz o tych 10 latach, no to może powiedzmy, jak to w ogóle się wszystko zaczęło. Wiadomo, że 10 lat temu mieliśmy Stowarzyszenie Wiara Lecha no było po prostu wuchta kiboli na stadionie, szczególnie na kotle. Tam się po prostu cały czas działo i do dzisiaj się dzieje, no oczywiście wyłączając ten czas pandemii, kiedy stadion jest zamknięty. No i skąd pomysł, żeby założyć drużynę, która będzie oficjalnie grała w piłkę? Stowarzyszenie działa od 2004 roku. Na początku było stowarzyszeniem typowo stricte kibicowskim. Ja pojawiłem się jako członek stowarzyszenia w 2009 roku. No od razu rozpocząłem, można powiedzieć, projekty sportowe. Zaczęło się od połączenia mojej drużyny, bo ja stworzyłem wcześniej, na początku tego wieku stworzyłem drużynę złożono z kibiców Lecha Poznań na Winogradach. Później poznałem Mariusza Serwę, który już prowadził drużynę Wiary Lecha grającą w turniejach charytatywnych. No postanowiliśmy się w pewnym momencie połączyć. Zbiegło to się akurat z powstaniem Ligi Kiboli, która teraz gra jako Liga, którą też się zajmuje. No ale granie na małym boisku przy już dużej liczbie osób, mieliśmy ponad 20, już nie powiem, że mijało się z celem, bo to była nadal fajna zabawa. Ale to była nadal zabawa, tak? A wam chodziło o prawdziwą piłkę nożną. Tak. Nam czegoś brakowało i postanowiliśmy zgłosić zespół do Pucharu Polski. I rzutem na taśmę 30 czerwca 2011 roku nasz zarząd, który wtedy składał się z Krzyśka Markowicza i Marcina Kawki, wysłał oficjalne zgłoszenie do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Ten dzień, kiedy właśnie został wysłany ten list do WZPN-u, uznaliśmy za początek naszej przygody takiej drużyny Wiary Lecha na dużym boisku. Czyli więc tutaj skończyły się żarty, zaczęło się oficjalne granie w piłkę i oficjalne. Musieliśmy zacząć budować struktury drużyny piłkarskiej z niższych lig, czyli trzeba było znaleźć na początku trenera, bo bez trenera ani rusz w tych niższych ligach. I kto był tym pierwszym trenerem? Pierwszym trenerem był Darek Kustoń. Akurat można powiedzieć bardzo bliska osoba kilku zawodników, właśnie kilku kibiców Lecha Poznań z Winograd. On zresztą mieszka na osiedlu, w którym ja kiedyś mieszkałem, na Wichrowych Wzgórzach. Postanowił wziąć tych naszych chłopaków pod swoje skrzydła. No i zaczął nas trenować i zagraliśmy w tym Pucharze Polski. 2 mecze udało się rozegrać. Pierwszy wygrali, 3 mecze można powiedzieć. Pierwszy w sumie nie odbył się, bo zakończył się walkoverem z 13, która nie spełniła jakichś tam wymogów licencyjnych. Wygraliśmy 3-0, awansowaliśmy do drugiej rundy. No niestety nie po sportowemu, tylko przy zielonym stoliku. Taki początek mieliśmy. Najlepszym nawet się zdarza. Ale mecz pierwszy już ponad 500 rzeszy kibiców, wygrana 6-0 z Bolą Poznań, dla nas to było przeżycie, które no nadal wspominamy ten mecz. Tak. Już nie ma z nami tylu zawodników czynnie grających, którzy występowali wtedy w drużynie. No właśnie chciałem cię zapytać, czy ktoś z tej pierwszej drużyny, z pierwszego składu jeszcze do dzisiaj gra? Trzy osoby. Tomek Smura? Tak. Nie, Tomek Smura nie. 3 osoby grają. Artur Adamski, on strzelił wtedy pierwszą historyczną bramkę, ogólnie zdobył 2 gole w tym meczu. Gra też Jakub Nowak, nasz prawy obrońca, i Dawid Norek, który wtedy grał w środku pomocy. Artur Adamski nadal jest podstawowym zawodnikiem, to naprawdę szacunek dla niego duży, bo przez te 10 lat nie zszedł poniżej jakiegoś tam poziomu, rzadko kiedy kontuzje go łapały. Więcej kartek, więcej pauzy za kartki, no ale
no, 10 lat przetrwał, tak? Kuba Nowak i Dawid Norek, no już no, nie łapią się do tej, do tej pierwszej jedenastki, czasami w tej kadrze się znajdą, ale nadal są z nami, no i też sporo zawodników skończyło granie w piłkę, ale nadal są z nami na trybunach. A mnie i tak najbardziej, słuchaj, mnie i tak najbardziej na boisku brakuje tego z pierwszej składu, czyli Pawła Piestrzyńskiego. No Piestrzyna, no ja który rządził na... Wtedy na ławce rezerwowej byłem akurat. No, ale wiesz, ale potem... Ale zagrałem, miałem swoje pizzo w tym porze polskie 15 minut w tak. meczu w Kazimierzu, który przegraliśmy 5-1, tam już było ponad 1000 osób, także... Siedział. Słuchaj, wrócimy do naszych wspomnień już za kilkanaście minut i z Pawłem będziemy kontynuować te miłe wspomnienia. Ponownie, cześć. Witam ponownie. Powiedz mi, a na samym początku, jak było na przykład u was ze sprzętem? Mieliście w czym grać? Mieliście gdzie grać? Gdzie było wasze pierwsze domowe boisko? Jak to wyglądało? Organizacyjnie. Na pierwsze, jeśli chodzi o stroje czy tam piłki, no to każdy swoją przeniosił, więc sprzęt był, można powiedzieć, własny, tak samo treningowe rzeczy. No, jeśli chodzi o stroje takie typowe, stricte meczowe, no to mogliśmy liczyć naszego pierwszego partnera technicznego. Mieliśmy też swojego sponsora na mecze Pucharu Polski. Także tutaj nie było problemu i też nie było problemu później w latach kolejnych. Także zawsze graliśmy w profesjonalnym sprzęcie i tutaj nie było żadnych kłopotów. Pierwsze boisko? Pierwsze boisko? No to pierwsza spotkaliśmy się na Orliku, przy drodze Demińskiej, tam na młodzieżowym ośrodku, młodzieżowym domu kultury numer 1. No to fajnie ten Orlik jest, naprawdę fajnie zrobiony. Tam w ogródku jordanowskim, także to był nasz pierwszy obiekt, na którym trenowaliśmy. No później przenieśliśmy się na boisko przed Stadelin, na Lejach Armii Poznań, tam też rozegraliśmy pierwszy mecz w Pucharze Polski, też nasze pierwsze sparingi tam były, ale już tak można, jak już poszliśmy grać do B-klas, no to już przenieśliśmy się całkowicie na Śródkę. Boisko na Śródce, dokładnie. I tam gramy od 9 lat, bo przygodę w B-klasie rozpoczęliśmy w 2012 roku. Po roku przerwy, można powiedzieć, od rozgrywek na dużym boisku, bo odpadliśmy we wrześniu 2011 w Kazimierzu, przegrywając 1-5, a rozpoczęliśmy przygodę z kolejnym sezonem pod koniec sierpnia. No właśnie, opowiedz, jak to było z tym awansem do B-klasy, bo bardzo szybko wam poszło. Znaczy, do B-klasy nie awansowaliśmy, bo w B-klasie zaczynaliśmy grać, a awansowaliśmy do A-klasy. Do A-klasy, dokładnie, z awansem do A-klasy. Tak, po roku awansowaliśmy, sezon pełny wzlotów i upadków, ale na końcu udało się ten awans wywalczyć. Miesiąc, trzy mecze przed już praktycznie byliśmy na kolanach, nikt nie wierzył w awans, bo wygraliśmy dwa kluczowe spotkania, mogliśmy tylko liczyć na cud i ten cud się wydarzył, przypieczętowany jeszcze zwycięstwem z ówczesnym liderem, który wtedy spadł na trzecie miejsce, my awansowaliśmy na drugie, no i awansowaliśmy też do A-klasy, w której spędziliśmy dwa sezony. Niestety pierwszy sezon zakończył się porażką w naszym domu, bo graliśmy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, kluczowy mecz o awans do okręgówki. Przegraliśmy 1-0 po bramce w 93 minucie. Niestety musieliśmy spędzić, niestety albo stety, musieliśmy spędzić kolejny sezon w A-klasie. Stety dlatego, że zdobyliśmy doświadczenie i już w tym kolejnym sezonie no nie było na nas mocnych. Wygraliśmy 23 mecze z 26 i również na stadionie Lecha Poznań kończyliśmy sezon, tym razem zwycięstwem 4-0. No, musimy teraz wspomnieć o trenerach, którzy was prowadzili przez te lata, ci najważniejsi, którzy tak naprawdę, że tak powiem, swoje piętno również wywarli, że tak wam dobrze szło na boisku. Kto to był? Mało było. Nie jestem prezesem, który lubi roszady trenerskie, także trener... Nie lubisz rozkręcać karuzeli? Nie. Ja nie lubię karuzel, więc też nie lubię karuzel trenerskich, ale... O pierwszym wspomnieliśmy już. Rozpoczął to Darek Kustoń i trenował nas 4,5 roku, więc długi szmat czasu, prawie 100 meczów. Później już w okręgówce, po słabszym półroczu w okręgówce, w tym pierwszym, no już coś nie grało i już było widać gołym okiem, że po prostu czas na zmiany i no niestety trzeba było dokonać tej zmiany trenera. Przyszedł trener Jarek Wróblewski, on z nami spędził ponad kolejne 5 lat.
dzięki niemu, można powiedzieć, że zostaliśmy czołowym zespołem okręgówki, awansowaliśmy do piątej ligi. Dokładnie, tam właśnie jesteście w tej lidze, w piątej lidze. Tak, tak, dokładnie. Zdobywaliśmy tam podia, także byliśmy w ćwierćfinale Pucharu Polski, dużo sukcesów. No i... Później co, nasz dobry znajomy? Jarek Araszkiewicz? Tak, pojawił się Jarek Araszkiewicz. No już my już jesteśmy na tym, można powiedzieć. No wiadomo, ja też. Rzucam Araś, ale trener Araszkiewicz był z nami od 2015 roku, to jeszcze za czasów Darka Kustonia. Także rozpoczął z nim rok z nim popracował i później już był, można powiedzieć, pomocą Jarka Wróblewskiego. I Araszkiewicz, ten Araszkiewicz poprowadził nas w trzech meczach. Czterech meczach, bo teraz ostatnio był ten, co wygraliśmy z Koroną Piaski 2-1, to było jego drugie zwycięstwo. Dwa zwycięstwa, jeden remis, jedna porażka. Także też można powiedzieć nasz trzeci trener, a niedawno nastąpiła zmiana tutaj w końcówce roku. Został trenerem Łukasz Kubiak, który kiedyś prowadził przeciwko nam Lubońskiego, Piasta Kobylnica czy TPS Winogrady. Także można powiedzieć, stałych trenerów było trzech przez te 10 lat. No to macie teraz nowego trenera i tak. Z tym trenerem, no mam nadzieję, że będziecie walczyć o awans do czwartej ligi. Chociaż no widzę, że w tej chwili sytuację macie dość podobną jak Kolejosz nasz, czyli też no sytuacja, jesteście na szóstym miejscu w tabeli, no strata dosyć pokaźna do lidera, chociaż do podium już niewielka. No do lidera troszeczkę tracimy, trochę więcej niż troszeczkę. Mamy też sporo. Czyli mniej więcej ile Kolejosz traci w tej chwili do Legii? Ciężko będzie zetronizować Koronę Piaski, ale no będziemy walczyć o to drugie miejsce. Drugie miejsce jest barażowym miejscem, także będzie szansa na dodatkowe mecze o awans do czwartej ligi. Na pewno na tym będziemy się skupiać. Czy się uda, zobaczymy. Mamy pół roku, teraz kolejne z nowym trenerem. Będą przygotowania z nowym trenerem. Także liczę na to, że doskoczymy do podium. Każde miejsce powyżej szóstego będzie naszym dużym sukcesem, a taki poważniejszy na tą czwartą ligę postaramy się zrobić w przyszłym sezonie, kiedy już trener Kubiak pozna całkowicie drużynę i będzie miał już za sobą dwa okresy przygotowań. No to o tej przyszłości jeszcze klubnej naszej porozmawiamy za chwilę. Kibiców i o kibicach. Bez tajemnic. Tak, kibice Kolejorza, czyli fanatycy Kolejorza, którzy nagrali dwa albumy Definicja Kibol, o tym, że doping płynie w nas. No doping płynie we wszystkich kibicach Lecha, a w szczególności w tych, którzy poza dopingowaniem na stadionie postanowili również sami spróbować sił w tej dyscyplinie sportu, jaką jest piłka nożna, czyli o naszej DWL-ce mowa, drużynie Wiary Lecha. Paweł Pieszczyński ponownie ze mną. Pawle, już zaczęliśmy mówić o tym, co się dzieje w tej chwili. No to słuchaj, skoro było tyle wspomnień z okazji 10-lecia powstania DWL-ki, no to teraz może o tym dniu dzisiejszym. Powiedz mi, na kim opiera się ta drużyna? Kogo byś tutaj chciał wymienić z tego podstawowego składu? No i jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość? No, najbliższa przyszłość to czekamy na decyzję rządu odnośnie
obostrzeń. Mamy nadzieję, że już oficjalnie wrócimy do treningu na początku lutego i będziemy mogli przygotowywać się do meczu inauguracyjnego 6 marca z Gromem Plewiska. Kogo chciałbym wyróżnić? Na pewno Tomka Smurę. On w ostatnim meczu rundy jesiennej zagrał 200 mecz w naszych barwach. Dokładnie, to jest weteran już. I to jeszcze jakie osiągnięcie, bo 200 meczów w podstawowym składzie zagrał. Żaden trener nie odważył się posadzić go na ławce rezerwowych. No i do tego chyba musi mieć żelazne zdrowie, skoro w podstawowym składzie 200 spotkań, to naprawdę szacun. Miałby więcej, gdyby nie kartki, bo Tomek dużo kartek łapie, ale waleczny jest i naprawdę daje serce tej drużynie. Zresztą pracownik Lecha Poznań, można powiedzieć Lech Poznań aż do szpiku. U niego jest też drugi strzelec w historii naszej drużyny. Czeka na tą upragnione dwa gole, którego można powiedzieć wywinął na pierwsze miejsce. Tak jest. No to wymień tego lidera. Kto jest na pierwszym? Krzysiek Szerszeń, który odszedł do nas prawie 6 lat temu. Legendarny Szerszeń. Tak, tak. Nikt tak się nie ukąci jak Szerszeń. Pamiętam. Ukończył 75 razy i jest najlepszy na razie wśród strzelców. No, ale Tomek go, rozumiem, goni. No, kto jeszcze? Tak, i mam nadzieję, że dogoni. Kto jeszcze? No, na pewno naszych dwóch zawodników, którzy prawdopodobnie odejdą od nas już raczej na stałe. Mówię o Michale Niedźwieckim i Dawidzie Kaczmarku, którzy obydwoje poczynili ogromne postępy w naszej drużynie, na tyle, że interesowały się nim nawet kluby drugoligowe, jak rezerwy Lecha Poznań. Byli na testach, nie udało się. Michał Niedźwiecki poszedł do Jaroty Jarocin w trzeciej lidze, teraz trenują w innym klubie z trzeciej ligi. Zobaczymy, pewnie trener tej drużyny chce obydwóch, także prawdopodobnie od nas odejdą. Ważne ogniwa, ale mamy w zanadrzu bomby transferowe, czekamy na zatwierdzenie i na pewno te bomby transferowe, jak wybuchną, to na pewno się będzie działo. To opowiemy będzie głośno, o tym. Będzie głośno, tak. Może nie... No, może nawet głośniej niż tylko Polsce będzie. Opowiemy o nich w każdym razie na pewno w MC Kolejorzu, bo to jest nasz ulubiony klub kibicowski, jaki mamy zaprzyjaźniony i o którym mówimy, to nasza DWL-ka. No, a powiedz mi jeszcze, jak widzisz Kolejorza w tej rundzie wiosennej? No bo wiadomo, wy walczycie o to, żeby dobić do czołówki, czyli zająć co najmniej drugie miejsce, to barażowe, żeby powalczyć realnie o awans do czwartej ligi. No, a jak widzisz Kolejorza, który też ma sporą stratę, ale do rozegrania 16 kolejek? Sporą stratę, ale już nieraz historia pokazywała, że nawet jak ma się sporą stratę, to można tą stratę odrobić. Można też tą przewagę roztrwonić. Zresztą byliśmy też doskonałym przykładem, bo ponad 10 lat temu roztrwoniliśmy przewagę i Wisła Kraków zdobyła mistrzostwo, ale rok później tą przewagę, tą stratę, można powiedzieć, zdetronizowaliśmy i udało się zdobyć mistrzostwo Polski. Także na pewno będzie ciężko, nie ukrywam, że nie będzie. Są wzmocnienia, można powiedzieć, wartościowe odejścia, także i mam nadzieję, że zaczną do przodu gnać w tej tabeli i zajmą miejsce premiowane awansem do europejskich pucharów, bo nie da się ukryć, że przez tą pandemię chciałoby się wrócić na europejski szlak i pojeździć troszkę za Kolejorzem, a teraz ten sezon naprawdę, można powiedzieć, że na wyobraźnię podziała, bo fajne stadiony były do zwiedzenia, ale niestety się nie udało. No i byłoby, nie? Działoby się, na pewno. No tak, dokładnie. Także liczę, że w tym sezonie, w tej rundzie, która za chwileczkę się rozpocznie, Lech pójdzie do góry. Jest jeszcze Puchar Polski. Bardzo szybko się dowiemy, co dalej z tym Pucharem Polski będzie, bo już w połowie lutego będziemy, czy nawet nie w połowie, bo w pierwszej dekadzie lutego będziemy grali z Radomiakiem. Radom i będziemy wiedzieć, czy awansujemy dalej i czy będzie można też się skupić na tym Pucharze Polski. Także jestem optymistą, jeśli chodzi o ten sezon. No właśnie, wspomniałeś o wartościowych odejściach, no to może, słuchaj, pociągnę cię za język. Czy miałeś na myśli Carlo Muhara, który został wypożyczony do tureckiego Kayserispor, któremu kibice kupowali już bilet? Zobaczymy, jak sobie poradzi w tej drużynie Turcji. Rozumiem, z zapartym tchem będziesz obserwował, tak? Tak, jasne. Będę trzymał kciuki, żeby mu na tyle dobrze poszło, żeby go wykupili, żeby nie musiał wracać do nas do Poznania, prawda?
Zobaczymy, co życie przyniesie. Tego się trzymajmy. Ważne, żeby te nowe nabytki Lecha się sprawdziły w naszych szeregach, żeby zrobiły różnicę. No i żeby Lech, tak jak gromił w eliminacjach Ligi Europy, tak żeby gromił również na boiskach ligowych. No bo stać go chyba na to, prawda? Jest potencjał, moim zdaniem. Potencjał jest. Jest do wykorzystania w tej rundzie, także mam nadzieję, że w każdym meczu po 3 punkty i będziemy coraz wyżej w tabeli, a szczególnie, że nasi rywale lubią tracić punkty. Także ta tabela jeszcze się spłaszczy, dużo meczów do końca. No i ławka może nie będzie za krótka w tej rundzie wiosennej. Wiosna nasza, nieraz kolejarz pokazywał, że niebiesko-biali wiosną zdecydowanie odzyskiwali siły, czego życzymy oczywiście i kolejarzowi, i DWL-ce. No i dziękujemy za nasze dzisiejsze za naszą dzisiejszą rozmowę. No i życzę wam fantastycznych, że tak powiem, wydarzeń z okazji świętowania 10-lecia jubileuszu. Paweł Pieszczyński był z nami. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.